Siema, Minecraft Świry, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Ja jestem Srajanuk, ze mną jest Hels Rosiak i witamy was, gdzie? Na Dragonie! Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy oceniali gildie, które po prostu podsyłaliście w poprzednim odcinku. Kto nie widział poprzedniego odcinka, serdecznie bardzo zapraszamy. Kurde blaszko, poprzedni odcinek wyszedł naprawdę bardzo fajnie. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy oceniali 5 gildii, a nie 9, bo tam dobrze, że tam kilka gildii pod koniec było kurde wygaśniętych. Także słuchajcie, w dzisiejszym odcinku oceniamy 5 gildii, które podsyłaliście. Także słuchajcie, oglądajcie do końca, jeśli jesteście ciekawe, które gildie oceniliśmy, nie Helosiku? Dokładnie tak. No dokładnie tak, tutaj jest jakiś... O, tu jest pan Pierdziadek, siema pan Pierdziadek, kojarzy mi go ze streama. Kurde, pozdrawiamy pana Pierdziadka, kurde blaszka, nie? Dobra, lecimy w takim razie do gildii, co? Dobra. Ja tylko sobie wezmę taki standardowy start tutaj zestawik, o. Oceniacza, dokładnie. Siema, panie Pierdziadek. Idziemy, sorry, że musimy się żegnać. To ja twój moderator, wiem o tym stary, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Uwaga, lecimy w takim razie. Pierwsza gilda to jest gilda Bind. Bind. Zobaczmy co tutaj Bind kurde. Pamiętajcie, słuchajcie, że oceniamy razem gildię, także słuchajcie, w tym momencie wam się wyświetla ankieta, jak oceniamy gildię Bind, słuchajcie. Możecie ocenić i wybrać tam po prostu ile na ile ją oceniacie, słuchajcie. Śmiało możecie głosować. W poprzednim odcinku właśnie coś takiego rozpoczęliśmy i widziałem, że wam się to podoba, także słuchajcie, możecie w tym momencie głosować. To jest gildia Bind. Moim zdaniem, no ona jest bardzo malutka, jest taka bardzo minimalistyczna. Tu są takie ciekawe dość trapy, że po prostu się wchodzi i trzeba wyperełkować później. Tu są, widzę, takie podzielone, że tak na takie jakby sektorki, że trzeba perełkować, obrócać TNT. Bardzo fajny sposób, malutki kuboid. Kurde, no moim zdaniem, no nie jest źle, nie jest źle. A twoim Helosik? No stary, no nic zdumiewającego tutaj nie widzimy. Tak, nie? Dokładnie. Ale no, coś jest, coś jest. No dobra, to lecimy dalej. Lecimy dalej, gildia Anon. Anon, uwaga, gildia Anon. O, dobrze miałem. Tutaj jest jakiś żółwik przynajmniej. Tu jest jakiś żółwik, no. O, jest bossa nawet, stary, zobacz. Nie wygląda to źle, moim zdaniem naprawdę nie wygląda to źle. Tym bardziej, że... A, tutaj jest skończone, bo Boy to jest tak ciemno. Nie, naprawdę, to jest taka gildia. Zabezpieczenia takie podstawowe, ale coś tak, jest, coś jest. Taka... Jestem ciekaw, czy cała ta podstawa jest zrobiona z Boy Farmerów. Zobaczymy, bo ogólnie stary to jest ewidentnie tak... O, proszę tutaj bardzo. Ciemno jest, kurde, tutaj nic nie ma. No, wszystko z Boy Farmerów no, mogliście zrobić. Jakby wam się tu przebijali, kurde, blacha, no to... No, gildia Anon, ogólnie, słuchajcie, w tym momencie wam się wyświetla ankieta i możecie zagłosować, jak oceniamy gildię Anon. Słuchajcie, to jest gildia Anon, no moim zdaniem ogólnie to jest taka podstawowa gildia, nie? Fajnie, że mają zrobione zabezpieczenia, fajnie, że mają zrobioną foskę, taka gildia z krwi i kości, nie? Przede wszystkim. Taka gildia powinna powstać ogólnie dzień lub dwa po edycji już, tak, nie? Taka gildia, tak powinna wyglądać, no, boi, dokładnie. Dobra, więc może tepamy się do kolejnej gildii, co? No dawaj, kolejna gildia z Psyk 100. Tepamy się, panie przyjacielu. O, drugi. Bo oni w ogóle pisali coś tam, że to jest gildia związana z moim nickiem, także zobaczymy. Psyk. Psyk jest the best. Minecraft text, no kurde. Psyk jest best. Psyk jest best. Tak. A, rzeczywiście, Psyk jest best, kurde, fajnie. Ej. To jest żółwik jakiś tu w lesie. I tutaj Boy Farmer, Sun Farmer jakiś zrobione. Taki nietypowy kształt tej gildii, nie? A tu w ogóle jakaś kolejna w ogóle, co jest grane? To jest ja nie wiem. Na tym samym terenie przecież zbudowane. No to pewnie była jakaś wcześniej gildia i ona wygasła i ktoś po prostu podrąbał teren, także no kurde. Gildia Psyk. Ale gildia swój jest... żółw, zobacz, nie wykorzystali żółwia kogoś. Tak, tak, dokładnie, jest, no. Mówisz, tylko zrobili swojego. Mm-hmm, dokładnie. Ale ciemno tu jest, halo. No niestety, ale ja bym stary się tepnął na 30 poziom. GTP, Psyk, 30 poziom, dam im. O, zamurowane, no dobra, no to w takim razie nie dam im. Bo, o, mogę rozwalić, no dobra, w takim razie rozwalamy, uwaga. Postawię tutaj skrzyneczkę. Postawię ci skrzynkę, stary, w tym momencie w nagrodę po prostu za to, że masz taki fajny, tak, gildi case give, Psyk, premium jest case. Jedna osoba tylko w tej gildi, tak? Tak, jedna osoba, także. Minecraft text? Minecraft text. Text. Także okay. Trzymaj w tym momencie, stary, premki, daję ci do. Daję ci do tych, kurde, do tej skrzynki na 30 poziomie, obok, obok serca gildia. Pozdrawiamy oczywiście Minecraft tak. Texa i gildię Psyk i lecimy do gildii Peace. Tylko najpierw trzeba, stary, tutaj w tym momencie wam się wyświetla ankieta. Za chwilę lecimy, słuchajcie, do gildii Peace, tylko najpierw, słuchajcie, musimy ocenić, słuchajcie, tak jak już powiedziałem w poprzednim odcinku, oceniamy gildię wspólnie, także słuchajcie, w tym momencie wyświetla wam się ankieta, w której możecie zagłosować, jak oceniamy gildię Psyk. Tą gildię budowała jedna osoba, także no myślę, że no nie jest źle, nie ma tragedii. Dobra, to lecimy w takim razie dalej. GTP Peace, tak jak Peace wcześniej powiedziałem. O. Halo,
O, dobra, jesteśmy, jesteśmy. Kurczę, tak dla odmiany coś na pustynnym terenie. Tak, tutaj jest pustynny teren, bardzo spoko. Moim zdaniem, kurde, no nie jest zła gildia, nie? Przede wszystkim ta gildia nie jest zła. I kurde... Co, nawet kaktusy sobie wpasowali na teren gildii, widzisz? No, i ktoś tutaj jest. Jest, halo! Dobrze zauważyłem. Ktoś na shifcie tam stoi, stary. On się chyba przestraszył. On się chowa, ale ja w ogóle mam vanisha, także nie wiem dlaczego. A nie, może nie mam vanisha. Teraz mam vanisha, on mnie widział! On, stary, specjalnie tak celowo włączył vanisha, wiesz? Ty, a weź tego, znowu się chyba pokazał, czy nie? Weź się do niego tepnij, zobacz jaka to jest infopis. Krawcik! Krawcik jest. Weź się tepnij do krawcika może. TP krawcik. Co on tam robi? Halo, krawcik! Halo, panie krawcik! Ty patrz do góry, że ktoś tam jest. Tak, on mnie widział na pewno, stary. Ej, dam mu 8 premek, stary, za to, że po prostu jest online, co? Ja bym w ogóle mu dał 8 premek za to, że on cię wyczaił, stary, super. Tak. Gdzie on jest? O, uciekł gdzieś. O, tu jest. O, poszedł do jajka. O, chyba czeka w takim razie na premki. Elo, stary, gościu, witamy cię bardzo serdecznie. Trzymaj 8 premek i pozdrawiam ciebie na odcinku. Pozdrawiam krawcika 120. Wyczaił cię, kurde. Tak, za wyczajenie. Dobra, to może ocenił mu gildię, co? Dawaj, lećmy. PiS 100. Uwaga, oceniamy, widzowie, w tym momencie wam się wyświetla ankieta, w której możecie wziąć udział. Także proszę bardzo głosować, kurde blaszka. Proszę ocenić tą gildię, no. Jak uważacie, słuchajcie. W poprzednim, kurde, w poprzednim ogólnie odcinku były bardzo fajne, moim zdaniem, oceny, nie? Takie adekwatne do tego, co były, nie? Dokładnie. Do tego, co było. Dobra, GTP, WCNP. Zobaczymy, jak w tym odcinku wam, kurde blaszka, pójdzie oceniane. Dobra, a teraz co? O kurde, co to jest? Halo? Ej, WCNP w ogóle takiej gildy jeszcze nie widziałem. Zameczek z dirta, z kwiatkami. Ej, takiej gildy jeszcze nie widziałem, nie? Naprawdę, takiej gildy jeszcze nie widziałem nigdy. O kurde, jak to wygląda, stary, nie? Ej, mega nietypowo ta gildia wygląda. Ja zrobię normalnie screena, słuchajcie, i to będzie chyba na miniaturce, nie? WCNP gildia, serio, czyś takie dawno nie widziałem. Z piasku, z kamienia i z kwiatków, słuchajcie. Mega, ej, nie. W ogóle taka nietypowa gildia, nie, stary? Jeszcze założono stoi na takiej podstawie, jakby na jakiejś piramidzie, ty. Tak, stary. Kurde, blacha, przede wszystkim... kto to wymyślił? Weź zobacz i w rozszerzenie tego skrótu w ogóle, kto info tam jest. Info WCNP. Emer, Dawidziu! To jest Dawidzia gildia! No tak, to jest Dawidzia gildia! Co jest, kurde, blacha? Kurde! Ej, Dawidziu, cwaniaku! To jest nasz moderator tak w ogóle, który jest zawsze aktywny na live'ach, słuchajcie. No także, słuchajcie, oceniamy gildię WCNP. Także, no, w tym momencie wam się wyświetla ankieta, możecie w niej wziąć udział, także śmiało, kurde blaszka, klikajcie. No i słuchajcie, mam dobrą wiadomość, słuchajcie, bo ogólnie udało nam się ogarnąć już vouchery i one będą na kolejnym odcinku, także słuchajcie, kto nie ma w tym momencie zaznaczonego dzwoneczka, może go zaznaczyć, słuchajcie, bo vouchery to są takie kody po prostu, dzięki którym będziecie mogli otrzymać rangę, przykładowo swagger, sponsor albo nawet premki, także słuchajcie, jeśli nie macie dzwonka, to zaznaczcie go w tym momencie, a jeśli, o, Kacper Ignaczak w tym momencie zostawił suba, kurde, jak wspomniałem, suba, dzięki. Pozdrawiamy, Kacpra. Pozdrawiamy, słuchajcie, jeśli chcecie się wyświetlić, to możecie zostawić suba i może wam się uda i się wyświetlicie. Także słuchajcie, ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Jeśli ten odcinek wam się spodobał, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. No i możecie zostawić subka z dzwonkiem. Także tak, Kacper to zrobił. I co? Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i do kolejnego odcinka. Siema. Elo, trzymajcie się. Siema.